Pismo Święte jest trochę jak ogród. Są różne księgi, są różne miejsca, jedne bardziej lubimy, w innych możemy spokojnie odpocząć. Ojcowie Kościoła, kiedy brali Pismo Święte do ręki, to też traktowali je jako taki ogród. Siadali w ulubionym miejscu, chwilę patrzyli, co się dzieje w tym fragmencie ogrodu, no i mówili, czytali, pisali. Zapraszam serdecznie w ramach Szkoły Biblijnej do komentowania Pisma Świętego w takiej formie modlitewnej, troszeczkę lekcja divina z ojcami Kościoła. A na taki dobrą taką próbkę tego, co się będzie działo, to tutaj posłuży nam święty Ireneusz z Lyonu, który opisywał o stworzeniu, o człowieku, że został on umieszczony w raju i pisał Ireneusz: Słowo Boże przechadzało się stale po raju i rozmawiało z człowiekiem, zapowiadając rzeczy przyszłe, które mają nastąpić.